Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na pewnego rodzaju pogadance, która wydaje mi się być no, bardzo, bardzo kontrowersyjna. To od razu mówię: to się na to przygotujcie, że tak będzie, bo rzucimy kolejne dziwne przemyślenia, jeżeli chodzi o e, sam w sobie. Paryż. Na samym początku jeszcze Skins banki, stron wymieniania swoich skinów. Oczywiście nie wliczając cen naklejek, można sobie coś poszukać. Nawet różne ciekawe rzeczy były, ja on spróbuję pokazać. Ciekawe czy się uda. O, taki Digielek na przykład, fajna opcja. Albo było tu G2. Holo, bezwartościowe, śmierdzące, walące, kupskiem O, takie. A to nie wiem, czy takie fajne. No bo wiadomo, spadło sceny. Także, jak ktoś chce, sobie postanowić coś. kodzon można wejść, powymieniać się. Spoko. Sprawa zawsze mnie wspomożecie. No. Przechodzimy w takim razie do materiału. O! Mamy tutaj e, rynek Steam. Holograficzne Rio. Zauważcie to, że wiele spekulantów, którzy tutaj coś robili na rynku Steam, mówili, że brzydki Paryż będzie się równał e, drugiemu Anwerpowi Sztokholmowi, za to e, ładny m, Paryż będzie się równał drugiemu Rio. Nic bardziej mylnego. Rio leci do Jezusa. E, razem z całą resztą. Się teraz zastanawiam, czy my nie dostaliśmy właśnie minus 75% na cały rynek Steam. I czy w ogóle w tym momencie nie jesteśmy w jakiejś takiej pozycji, w której mega łatwo jest dokonywać jakichś dziwnych wyborów, które w przyszłości będą miały dobre konsekwencje dla nas. Czy w ogóle ustalenie long termów na dzisiaj nie będzie jakieś gigantycznie proste? Osobiście wydaje mi się, że jesteśmy tego bliżej niż dalej, tak sądzę. I zupełnie szczerze. Ja powiem tak, ten film już raz nagrywałem, nagrywałem, oczywiście się spieprzył, dlatego będę miał trochę bardziej usystematyzowane to, co chcę powiedzieć. Na samym początku, powiem, że te spadki oczywiście mnie w portfel bolą, w możliwości moich nie bolą ani trochę. I ja chcę się podzielić z Wami kilkoma spostrzeżeniami. Zauważcie to, co się dzieje w tym momencie na. wiecie, tak, jakby. Rodzielmy uwagę. Co się wydarzyło jeszcze jakieś dwa tygodnie temu? Wszedł Anubis. Co się wydarzyło z panem Anubisem? Dosyć dużo pieniędzy ściągnął z rynku. Nie są to jakieś kosmiczne kwoty, ale jednak całkiem sporo. Zauważcie, co się wydarzyło teraz? Gigantyczna wyprzedaż Sztokholmu i Antwerpu na niespotykaną dotąd skalę. Jakie to są ilości? Wystarczy wejść w legendy i zobaczyć, ile leci na godzinę. W okolicach 40 tysięcy, nawet i więcej. Raz nawet 7 tysięcy się sprzedało na hita. Widzicie, to są naprawdę gigantyczne wyprzedaże. To, co się dzieje, kolejne pieniądze lecą z rynku Steam. Zresztą, to ten cały segment dzieje się na naszych oczach. Nie mówię, że to jest coś, w co trzeba inwestować. Totalnie nie. Najlepszą według mnie opcją jest może zainwestowanie jakiejś części dostępnych środków dzisiaj, nastawienie się na to, że to spadnie i zainwestowanie kolejny raz, kiedy będzie promocja na Paryż. Od razu mówię. Wybierajmy to, co dzisiaj się wydaje rozsądne. Jeżeli ktoś chce ryzykować, spoko, niech ryzykuje. Za to ja jestem od tego, żeby komentować. Nie nie, nie, nie jestem od wybierania niczyjej ścieżki, to nie, 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 na, nie na tym polega, yy, po prostu jestem od tego, żeby to wszystko komentować i takie mam roz, rozmyślenia na ten temat, ale pójdźmy kawałek dalej. Yy, o tym splicie. Yy, jakie w tym momencie mamy ładne eventy, których jest całkiem sporo? Yy, Sztokholm, Antwerp, Paryż. No, i oczywiście jeszcze w tle istnieje spadające Rio, które tak ładne nie jest, ale i tak jednak te spadki trzeba podkreślić. I dlaczego się o tym mówi? Dlaczego ja w ogóle poruszam ten temat? Bo kiedy wejdziemy na de facto goldy z Paryża, tak, i zapoznamy się z tym, jakie są ich supply, to jakby jasne, spoko, w porównaniu do supplyów. Eee, Paryża jest ich rzeczywiście więcej i tych handlów też odbywa się więcej. Zauważcie, mamy już kilka handlów dziennie i tak dalej. Tak, tak, to jest popularniejsze w tym momencie i to możemy mieć na uwadze. Nie zdziwiłbym się nawet, gdyby niektóre z tych goldów okazały się świetnymi inwestycjami autentycznie. Może się tak okazać, że kiedy na przykład g zacznie grać. To niektórzy zawodnicy z tej drużyny polecą do góry, albo niektórzy zawodnicy z innych drużyn. Nie komentuję tego, jest to możliwość. Zachęcam do rozmyśleń właśnie w tych tematach. Za to. Czy pamiętacie, jakie supply'e były na Antwerpie? Nieporównywalnie większe. I to jest właśnie to pytanie. Czy ten split między Paryżem, Sztokholmem i Antwerpem nie spowoduje, że będzie więcej ludzi skłonnych kupować Antwerp i Sztokholm, niżeli zaopatrujących się w Paryż? Jeżeli tak by było, no to w takim razie jesteśmy praktycznie na wygranej pozycji. Totalnie. Za to, jeżeli więcej ludzi dzisiaj będzie chętnych do kupowania Paryża, wyprzedawania się z Antwerpu i Sztokholmu. Wyklarują nam się piękne long-termy, które będą strasznie niedoinwestowane. Ponieważ wygląd jest wyglądem, a popyt będzie popytem w przyszłości, i będzie podaż jaka będzie, nie? Dzisiejszy popyt na Paryż tworzy późniejszy, późniejszą podaż. Taka jest prawda. Dzisiejszy popyt na Antwerp tworzy e e bazę. Kolejną, od której będziemy zaczynać, ponieważ dzisiejszy popyt nie zwiększa jutrzejszej podaży, tak jak to będzie właśnie z Paryżem. Trzeba mieć to na uwadze bardzo mocno, i pytanie jest takie: dzisiaj patrzymy na to wstępnie, to jest wstępniak totalny. Patrzymy pierwsze statystyki, jakie dostaliśmy. One są gówno warte, nie? Tak trzeba powiedzieć. To są statystyki, które nic nie znaczą. Malują nam, to jest coś na zasadzie. Mamy obraz i widzimy, że ktoś go zaczyna malować na zielono, ale nie wiemy, czy on się zdygał, czy to jest na razie trawa, a może rysuje jakiś odcień nieba eee, w pewnym sensie, nie? Za chwilę będzie tam malował na niebiesko, a może za chwilę dołoży czerwony, bo jest taki smog, hmm. więc trzeba to mieć na uwadze. My nie za dużo o tym wiemy, za to wiemy, w jakiej pozycji startowej znalazły się Paryż i. Jeżeli ta pozycja, w której dzisiaj jest Paryż, to co się po nim widzi, utrzymywałaby się przez dłuższy okres? Jesteśmy na totalnym winie. W przyszłości CS2, możliwy rekord graczy, brak żadnego ewentu e-sportowego przez rok. Supply nie największy, naklejki piękne, naklejalność najprawdopodobniej potworna, skłonność do manipulacji potężna oraz chętnych do tej manipulacji nie będzie wcale brakowało. To jest według mnie to na co jesteśmy narażeni, że, że tak to powiem. Tym bardziej musimy też mieć na uwadze, mm, chciałem powiedzieć, moja głowa paruje. A -a 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 -a. Ma tu najświętsza. Wiecie, że sobie zapomniałem, co chciałem powiedzieć? Normalnie miałem coś do powiedzenia i mi tako prysło! Czar e, W każdym razie, uważam, że Paryż naprawdę może mieć w tym sensie potencjał. Naprawdę Paryż... Jeżeli to wszystko się posprawdza będzie miał potencjał. Jednak zachęcam was do tego, żeby splitować swoje inwestycje i nie wchodzić alin w jedną rzecz. Bo to jest bez sensu całkowicie. Sam tak jak większość z was napisała, ma inwestycje w okolicach 50 na 50. Ma Stockholm, Antwerp, a potem 50% innych rzeczy. I te 50% najprawdopodobniej będą dzisiaj dysponować nimi w jakiś różny sposób. Nie mówię o dzisiejszych wydatkach, ale oczywiście w pojętych Yy, możliwościach o nimi obracać. Można pytanie jest na jeszcze następujące. Czy ludzie się nie będą bali yy, tego, że Paryż będzie przeinwestowany i nie zrobią takiego overfinku? Może. Dlatego ja polecam Wam, yy, żeby się dzisiaj jakoś bardzo tym nie emocjonować. Bo my de facto dostajemy dopiero próbę informacji, które według mnie są świetne. Bo dostajemy informacje o tym, że Sztokholm jest na jakimś XD spadku. Antwerp się wykrusza nie wiadomo czemu. Znaczy wiadomo, ale wzz... przyjdź w marcu i powiedz, że tyle będzie kosztowało Antwerp. Może ktoś, by to, może ktoś by tam powiedział, że no to jest możliwe, ale na pewno nie byłoby to nie byłaby to bardzo popularna opinia. Gdybyśmy to określali w procentach. Yy, dlatego ja najbardziej co polecam robić, to się odmurzać w tym momencie, bo de facto overfinkowanie dzisiaj z teama jest bez sensu. W sensie jeżeli ty będziesz siedział i mówił tak y, to jest już dołek nie no tutaj można coś takiego zrobić czy nie tak naprawdę narażasz się na duże straty i zamroszenie kapitału względem dosyć niskiej gratyfikacji To co zrobiliśmy na Nine w sensie to, że tam gdzieś informacja była podana przeze mnie, ona gdzieś tam dała radę tak, jakby wiecie, wy sobie to kupiliście, zarobiliście na tym swoją nieprzymuszoną przez nikogo wolą. Zajebista sprawa, oby więcej takich akcji, oby więcej zarobku przez widzów, bo potem kupujecie wspierającego. Ja mam za to pieniądze na chleb z the LOL. Nie wnikam, ale jednak nie bez przesady, znaczy bez przesady, o tak, trzeba do tego podchodzić. I sam się zastanawiam, czy za chwilę, kiedy zobaczymy jeszcze większe spadki, powiedzmy na promocji. To czy te wszystkie rzeczy, one... co będzie śmieszne dla mnie. Po prostu, my już podchodzimy do tego momentu, gdzie my nie mówimy O nie, tracimy pieniądze, tylko mówimy XDDDD, o chuj, jak tanio, ja pierdolę. My już zaczynamy bardziej w tej przestrzeni mówić. To bardziej rok bez y, żadnego majora. Ten major powinien być kurewsko przeinwestowany. Tych goldów powinno być. Wiecie, naj, najwięcej goldów, jakie powinno być, to powinno być właśnie mm, 150, 200. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. A za to my dochodzimy do 100 goldów nine. Zobaczymy, może za jakiś czas się to zmieni. Może zobaczymy totalnie inne statystyki. Może będzie wyglądało to inaczej. No, powiedzmy sobie, że na ten moment. No, na, na ten moment wcale się na to nie zapowiada. Eee, nie wiem, zobaczymy. W sensie zapowiada się, nie? Ale no, powinno to przyjść trochę szybciej. Eee, mówię, ja jestem optymistą do tego wszystkiego. Dlatego zachęcam Was, możecie w e, tutaj mm, komentarzu wpisać coś śmiesznego, w sensie e, jakiś śmieszny film, podać tytuł. Zawsze się można pośmiać, zobaczyć jakiś, może stand-up czy coś takiego. A ten, pośmiejmy się, albo filmy do spania sobie zobaczyć. Czemu by nie? Nie wiem, według, według mnie nie ma co za bardzo się tym wszystkim zamartwiać, bo to do niczego nie prowadzi. Mm. Trzeba o tym myśleć, a nie ma co dzisiaj nad wyraz zrobić zakupów. Bo po prostu ta sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a ludzie wpadają w coraz większe jakieś skrajności emocjonalne, robią coraz głupsze rzeczy i wydaje mi się, że spirala głupoty dopiero nadciąga, a nie jesteśmy na jej apogeum. Chociaż chciałoby się też tak uważać. No. Zachęcam Was do patrzenia na Rio, na Antwerp. Na Sztokholm i oczywiście na Paryż No bo tutaj Najwięcej do ugrania właśnie będzie mm, Ale też nie zachęcam was Do patrzenia, że Paryż to jest Coś co po miesiącu odda, ja pierdolę Albo Paryż to jest inwestycja Która da radę y, w dwa miesiące Zrobić pięciokrotność Jeżeli da, zajebiście Okej, okay. wszyscy to kupimy Jakby wszyscy bierzemy taką opcję Wszyscy w ciemno byśmy chcieli Ale dla mnie y, Ten... Moment, kiedy Paryż ma oddać, to mogą być dwa lata. Spoko. Jeżeli w dwa lata Paryż zrobi pięciokrotność, jakby wkładam w to wszystkie swoje pieniądze. Nie? A jeżeli te supply, e, które widzimy dzisiaj, ten trend się podtrzyma, to myślę, że ta pięciokrotność będzie do zrobienia do końca roku. Więc, jakby, bądźmy pozytywnej myśli. Tak powiem. Pozytywnie nie oznacza, że mówimy uh, po prostu na spokojnie. Jesteśmy na rynku finansowym, tu każdy chce nas wyruchać, więc może lepiej jest czasami po prostu powiedzieć: A to sobie ruchajcie kogoś innego. Jeśli na chwilę odsunę, pójdę sobie w bok, pooglądam coś innego, to rozważę, popatrzę, tu wrzucę 50 zł. O, o, nine zmieniło logo. Dzięki, spoko. A tu też wrzucę: aj, spadło gdzieś. Coś niefajnie. Kaj okay, sparzyłem się. Mo może to jest lepsza opcja dzisiaj. Nie wiem. Proponuję. Yy, I będzie takich filmów jeszcze bardzo dużo. Bo wiem jak bardzo jesteście kurwa na napaleni. Tak A, kurwa co kupić. Tak chodzicie tacy, że wam się kurwa ręce trzęsą i macie źrenice wyjebane. Spokojnie. To jest... Tu trzeba grać naprawdę spokojnie, tu trzeba mieć taktykę, tu trzeba rozumieć to, co się dzieje. A najważniejsze, co jest, to się po prostu nie podniecać, bo, w, no, tak jakby, powiedzmy sobie, że jak się podniecasz, to cię ruchają, nie? Raz się tego chce... ...a raz... Cię ruchają.